unboxing siekierki na amatorskiego survivalu. No, opakowanie kartonowe i importowane przez Meridiana, zakupiona na Allegro. Siekierka wygląda w ten sposób. Mamy tutaj dwa pokrowce. Jeden jest materiałowy, tworzywo sztuczne, a drugi plastikowy. No. Pokrowce. Siekierka jest w ten sposób. Wygląda całkiem fajnie. Na ostro wygląda. Wykończenia fajna, rączka plastikowa. Zobaczymy, jak się sprawdzi w używaniu. Teraz pokrowca z tworzywa sztucznego. Z możliwością przypięcia do paska. Bardziej materiałowe. Bardzo fajny. Natomiast jeśli chodzi o długość siekierki, to gdzieś od 28 do 30 cm. Waga około 600 gram. Chociaż jak się tak zamachnie, wygląda, że waży troszkę więcej. A cóż więcej, koszt wysyłki, koszt zakupu to było 67,80, 9,90 przesyłka, czyli sama siekierka kosztuje 57,90. Niedrogo. No i nie ma co prawda żadnego znaku firmowego, tak? Czyli prawdopodobnie jest to zwykła chińszczyzna. Ale widziałem w sieci podobną siekierkę, mniej więcej dokładnie wyglądającą, rozmiar ten sam, jakby firmy Joker. Wydaje mi się, że jest to ta sama siekierka, ta i Jokera jest to samo, tylko po prostu tamta ma emblemat Jokera, a ta po prostu nie ma nic. Pojawiły się siekierki, uderzenie w drzewo. Biła się nawet nieźle. Działaj. Kolejny test. Srogi konar. Ale daję radę. Mocno się wyślizguje z ręki jednak. W takich zamachach i uderzeniach wyślizguje się. Troszeczkę to niebezpieczne. Rzeczywiście przydałaby się dłuższa rączka. Poszło. No pokaż, że przeciąłeś. No przeciąłem. W ramach ścisłości, jeśli chodzi o drewno, które tutaj tnę, no to nie jest to drewno przeze mnie ścięte z drzew, tylko już tu leżało, już zostało to ścięte wcześniej, na przykład przez robotników, tak? Więc nie ścinam gałęzi, że tak powiem, z drzew, które rosną, więc w jakiś sposób, staram się nie niszczyć przyrody, tak? Tyle. Dobra, teraz pokaż tego fiuta. Już. No, producent twierdził, że siekierka, producent, w sensie do sprzedawca twierdził, że siekierka jest odporna na rdze. No i zostawiłem ją tutaj na 7 dni w lesie, w wilgotnym terenie, skrytą mniej więcej pod ściółką. No i zobaczymy, czy rzeczywiście jest odporna, tak? Musimy ją odkopać. Widać, zawinięta folikę, tylko taką jednorazową, w pokrowcu. No jest dosyć mokra. A folika nawet ochroniła ją troszeczkę przed rdzą. No i zobaczymy, co my tu mamy, jakieś brudy. Wygląda, że jest wszystko w porządku. Nie widzę żadnych śladów rdzy. Wygląda na to, że producent twierdził prawdę, tak? Mówił prawdę. Nie widać. Nie wiem, czy widać właśnie na filmiku, ale nie widać na ostrzu żadnych, że tak powiem, śladów rdzy. Więc wygląda na to, że jest odporna na rdzę. No dobra, może zakończyć. Zrobię jeszcze parę testów, żeby zobaczyć, czy ostrze rzeczywiście zachowało swoją ostrość. No spróbuję przeciąć tą gałąź, tak? Całkiem nieźle.
ostrość jest zachowana. Sama wymóg testu, żeby przeciąć ten kloseczek na pół siekierką od góry. Spróbuję, może sobie nie upierdzielę ręki. Troszkę się prawy trzeba mieć tak. Poszło. Przecięło. Elegancko. Troszkę jest niewygodne, bo jednak za krótki jest uchwyt, więc troszeczkę niewygodnie się to trzyma. Leci dobrze. Dnie. Na drobne. Bo ci szal to wstawiać, co tu teraz masz. Szal to wstawiać. Wstyd! Nie pierdol. To podsumowując, no zakup jest dobry. Nie żałuję zakupu. Cena jest odpowiednia, wykonanie jest odpowiednie. Ostrość jest też fajna. Fajnie się użytkuje, fajnie się tnie. Różne rzeczy, elegancko chodzi. Takim no minusem, nie jest aż takim bardzo dużym minusem, ale jednak jest długość rączki, jest ona troszeczkę za krótka. Przydałoby się chociaż 5-10 cm więcej, ponieważ jeśli robimy zamach duży, no to ona się troszeczkę wyślizguje z ręki i nie trzymamy jej w ten sposób, tylko ona mniej więcej tak się utrzymuje gdzieś tam w połowie dłoni. Tak. Więc gdyby troszeczkę była dłuższa rączka i troszeczkę grubsza, byłoby idealnie. Generalnie bardzo polecam produkt, jeśli ktoś jest zainteresowany, może sobie kupić. Do amatorskiego survivalu świetnie się nadaje, właśnie tutaj do lasu, żeby pociąć sobie gałęzie. To tak powiem, no, do tej pory no, to trzeba było zbierać gałęzie, to schodziło z tym dużo czasu, natomiast teraz możemy wykorzystywać to, co jest wokół nas, nie trzeba nigdzie za niczym chodzić, łamać tego ręcznie, wszystko możemy pociąć siekierką. Świetnie się produkt nadaje, tak.